Ile musi być pracy w jednym takim filmie lub vlogu? Tego wszystkiego nie widać na monitorach. Ile musi być momentów rozczarowania, szczęścia, płaczu, dobitki? Ten ci powie nie, tamty to oleje. Tracisz ochotę na godzinę przed filmem. Wszystko na szybko z ludźmi. To jest YouTube. Ludzie widzą tylko filmik. Coś, co widzisz jako widz, to to, jak wszystko jest ze sobą połączone. Każda nieważna sprawa. Pomyślmy, ile spraw pomijamy, ile spraw uważamy za nieistotne. Czy zwracam na każdego człowieka uwagę? Na mojego subskrybenta? Kim jest? Co robi? Czego chce? No nie sądzę. Ale wiem, że za każdym subskrypcją jest jedna osoba. Ktoś, kto kocha. To nie jest tylko następny sub. To nie jest tylko następna osoba. Działamy tak, że decydujemy o tym, o czym chcemy, a pomijamy to, co chcą inni. Zawsze widzimy tylko dobro. Widzimy tylko to, co chcemy widzieć. YouTube to ogromna ilość kanałów i filmów. A każdy film to raczej jest kanał. Jego historia. To wszystko jest wspólne. Mamy ten talent łączenia faktów. Kowalski ma swoje sprawy, a Nowak ma swoje. I Kowalski wie, że Nowak ma swoje, a on wie, że Kowalski ma swoje. I nie wiem czemu, ale z tego talentu rzadko korzystamy. Dlaczego? Przecież jesteśmy tacy sami. Jesteśmy najpierw młodzi, później ciekawi świata, jeszcze później opłacamy rachunki, a na koniec umieramy. Jesteśmy tacy sami, a jednak inni. Łączmy sprawy i oglądajmy filmy, bo im bardziej będziemy to zostawiać na później, tym więcej będziemy mieli do nadrobienia. Nie olewaj innych. Patrz na filmy, patrz na ludzi. Dziękuję wam. Dziękuję za każdego suba, przyjaciela, kolegę, koleżankę i za sprawę. Za osoby ciekawe świata i wartych przyjaźni i miłości. Dziękuję za tyle wspólnych historii.